Hej, cześć, witajcie, z tej strony Vespar. Witam was w kolejnym odcinku z Far Cry'a Trójki. Słuchajcie, no niestety muszę zacząć troszeczkę takim niemiłym akcentem, bo przepadł jeden odcinek. Przepadł z tego względu, że niestety sobie go wczoraj nagrałem, ale program do nagrywania postanowił, że sobie wywróci wszystkie kolory do góry nogami. I powiem wam, że z klipu, mimo że całkiem fajnie wyszedł, bo nudno nie było. Zaraz wam powiem, co tam żeśmy zrobili. Zrobiliśmy sobie wreszcie kalbury, czy jak to się tam to nazywa. To znaczy, że możemy nosić więcej niż jedną broń. Sukces, nie? Także popierdzieliłem troszeczkę na temat kanału, no i kurde, nie wiem, czy mi się to uda tak drugi raz fajnie opowiedzieć. No i jest mi troszeczkę tego szkoda, tego klipu. No ale dobra, to jest taka, wiecie, drobnostka. Powiem wam, że szkoda, bo odcinek wyszedł fajny. Polowaliśmy ze snajperą na złych najemników. No i troszeczkę się ciekawych rzeczy podziało. Teraz musimy się spotkać z niejakim kolesiem, który nazywa się Buck. O ile się... Czekajcie, tak? Sobie jeszcze tylko sprawdzę. Tak, z kolesiem, który nazywa się Buck, musimy się z nim spotkać. To było właśnie na końcu tamtego odcinka, więc to takie wprowadzenie, no bo niestety to przepadło, no smutna buzia, nie? Dobra, więc tak, powiem wam, że teraz troszeczkę was będę męczył tym Far Cry'em z tego względu, że po prostu właśnie dużo osób mówiło, że nie kończę tych serii, a chciałbym właśnie skończyć jakąś, więc troszeczkę muszę spiąć dupala. No i w końcu zabrać się za to i tą grę skończyć, tak, że jest fajna, no to mam nadzieję, że to też jakoś fajnie wyjdzie. No i dobra, no i teraz właśnie chciałbym trochę, słuchajcie, poględzić na temat kanału, więc tutaj od razu się nastawcie, że będę się tym dzisiaj troszeczkę skupił, bo no niestety chciałem już to przekazać ostatnio, no nie pykło. Tak. Więc słuchajcie, co tu jest taki dym jakby? Dobra, więc tak. No czemu ten koleś wygląda jak Max Payne? It must be Christmas. I'm here for my friend, Keith. Sorry, it doesn't ring a bell. You bought him from Hoyt. Ah, him. He said his name was... Uh-huh. You're hysterical. All right, then. Let's get down to brass tacks. You must be Jason Brody. Look, I just want... Keith. Jason. We're not all savages here. We're just businessmen, responsible capitalists. I've got something that you want, right? That's a product. You've got something that I want. And what the hell is that? Temper, Jace. Be careful. If you do me in, you'll never get him back. Find this for me. You score that, and you and I are even, Steven. Keith goes with you. Grubo. Czyli przynieśmy to, co zostało stracone. Czyli może będziemy mieli wybór. Citra. That's the fucking knife. It's art. More history in this than you and Keith for us. You squeeze together. That's my fucking feet. No tak. Where is it? Straight under. He knew where it was. Vars, he got the wanker's boat. Research he was doing on some Chinese treasure and his crew. Do you know what else he got? The knife? No, not the knife. Its location. You want Keith back? Get on the goddamn boat. Find out where the artifact's buried before someone else nicks it. Pompuj rower. I w drogę. Lol. Jaki tekścik, dobra. Więc tutaj troszeczkę przymknąłem ryjok, żebyście mniej więcej wiedzieli, o co chodzi w tej całej fabule. Sam się szczerze mówiąc chciałem trochę dowiedzieć. Teraz będę wybornie... O, fuck, mamy 800 metrów do przejścia. O, w dupala, tutaj aż... Na środku oceanu praktycznie, dobra. Na środku, dobra. Więc tak, słuchajcie, troszeczkę ostatnio się zastanowiłem nad tak zwaną formą tego kanału, słuchajcie, bo
Ostatnio sobie uświadomiłem, że podświadomie, troszeczkę podświadomie i troszeczkę też świadomie, jaki miał być cel tego wszystkiego, tego całego kanału. Już wam tłumaczę, no tak sobie kiedyś pomyślałem, że kurczę, nie mam w zasadzie takiego kanału na YouTubie, gdzie byłby koleś, żeby nagrywał po prostu, żeby był taki kanał, który pogodziłby wszystkich. Bo zapewne wiecie, że teraz jest kilka takich różnych grupek, nie? Że jedni nagrywają vlogi, jedni sobie tam cisną Minecrafta, drudzy sobie cisną w Lola, nie? Trzeci właśnie nagrywają tego typu gry. No i tak to zostało podzielone przez kogoś specjalnie bądź nie. Bardzo możliwe, że po prostu tak wyszło. Co tu się wyrabia? Czekajcie, możemy się wespinaczkować. O! Mamy zgubiony list. Figurka. Dobra, jeden z 20 listów. Bunkierki. Smartfon, lol. To brzmi. Dobra. Słuchajcie. No i właśnie tak sobie kiedyś pomyślałem, że można by było spróbować zrobić coś takiego, co właśnie by wszystkich pogodziło. No, jak wyszło, no sami widzicie, no nie da się jednak zrobić wszystkiego, nie da się każdemu dogodzić, więc na razie docisnę tego Far Cry'a do końca, bo uważam, że to całkiem fajna sprawa jest. O, lotnia. Czy tą lotnią możemy się tam dostać? Pewnie tak. Ale tak naprawdę to nie jestem tak do końca pewien, czy ta lotnia to dobry pomysł, bo jak chcemy tym wylądować? Będzie czadzik, dobra, dajemy. Dlaczego spadamy? What the fuck? Geniusz zła. Nie mam pojęcia, dlaczego to nie leciało. Och, teraz będziemy pływać. Kurczę, no i właśnie taka to jest cała sytuacja z tym kanałem. Że chcąc, nie chcąc, nazbierało mi się sporo widzów z Minecrafta, tak? To te serie cieszą się największą popularnością, mimo że tak naprawdę właśnie chciałem się kiedyś skupić na właśnie, że tak się wyrażę, nagrywaniu normalnych gier, bo kurczę, fajna sprawa jest Minecraft, bo ja ogólnie bardzo lubię gry, w które można grać praktycznie bez końca. W zasadzie, jeżeli się uprzeć, to Far Cry też jest... Fuck. Też jest taką już gierką, bo... What the hell tu się dzieje? Nie? Far Cry też jest taką gierką, bo mamy dość rozbudowanego multiplayera. Jakby tu ich w miarę tak po cichu załatwić. Aha. Tradycyjnie strażnik jest ślepy. Dobra, eliminacja. Weźmiemy go po cichu. Przesuniemy stąd. Dobra, a tych już weźmiemy. O Boże, ale miałem zeza. To już było. O, snajper. Dobra, lepiej się tego pozbyć. I przy okazji weźmiemy sobie snajperę. Dzień dobry. Ała. Dobra. O fuck, trochę ich więcej niż przypuszczałem. Ale spokojnie, poradzimy sobie. Okej, mamy jakiś... O, fajna. Taka mała zgrabniutka.
broń. A, tu mamy jeszcze karabin snajperski. Powiem wam, że wolałbym kałacha zamienić na to. O właśnie. Słuchajcie, o, ta przebrzydła animacja, ale dobra, pobawmy się troszeczkę, poróbmy rozpierdzień, no chcę się kuźwa wyżyć. Uuu, dzień dobry, say hello to the Vespar. Okej, więc tak się troszeczkę z nimi pobawimy, zatańczymy sobie nieco. Say hello to Vespar. O Boże, czemu on ma taki armor? Co to jest? Nie wiem co, nie wiem kto, ale wiem, że kuźwa armor to ma jak Orc Warrior jakiś. Dobra, trzeba obmyślić nową taktykę. O, jaki kuźwa armed. Ha! We fiutka? O fuck, nie mamy amunicji. Geniusz zła. Ała, 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 ała. Dobra, zrobimy to inaczej. O, ładnie. Też mi się podobało, nie wiem jak wam. Dzień dobry, od tylca. What the hell? Oj, 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 teraz ten berserker. Czekajcie, może weźmiemy go z góry. Dobra. O, it's heavy machine gun. Dobra, więc ja mam taką propozycję. Skoro w tej broni taki RKM, heavy. Dobra, to może weźmiemy sobie RKM-a i weźmiemy tak. Snajperkę na dalekie odległości, heavy machine guna na średnie i shotguna na bliskie spotkania. O, to będzie dobre. Sobie tak, aha, tutaj mam wbić. Dobra, nie wiem. Sorki, widzicie, tak to jest. Miota mną przed ekranem jak jakiś szaleniec. Fajnie, że oni nie słyszeli tych strzałów, nie? Dobra, dokonaj infiltrację. Robimy to po cichu czy na głośno. Uuu, widzę, że niezły dżemik. Ketchup? No to już wiemy, czym się tutaj zajmują. Dobra, zajmiemy go tak. Jeszcze na kimś chcę wypróbować. Tego RKM-a. O, no to jest fajne. Wiecie co, przeładujemy sobie to, bo to jest troszeczkę czasu to zajmuje, więc... O, dobra. No tutaj widzę jakaś... O, jakieś śmiechy, kuźwa. No to idziemy na berserkera. Dobra. Wiecie, wczuwam się w sytuację. Przeginam, nie? Dobra, nie szkodzi. Mój kanał mogę tutaj robić co chcę, kuźwa. Ups. Oho, no to tak jak myślałem, to nie zwiastuje nic dobrego, nic ani. Dobra. To. Aaaa, what the hell? O, dobrze, że miałem jakby już. Mikstura sobie zrobiłem. Ops. O, Houston, dobra. No daj wajbanie. Cholera, no twardy ten skurczybyk, jak nie wiem. XP za tego berserkera. Dobra, będzie troszeczkę amunicji. Się tutaj wyleczymy. Dobra, portfel pełny. Właśnie będzie trzeba wydać na coś tą kasę. Oh, it's sweetie. O, netbook podobny do mojego, szczerze mówiąc.
Powiem wam, że ostatnio nawet ekran tak wyglądał, bo jakieś zwierzątka mi zjadły system. Co to za proces? Sprężaj się, złomie! Normalnie jakbym widział samego siebie. O fuck! Jebu dup! What the fuck? Tu się doigrali, lol. Ciekawe zabezpieczenie przed hakowaniem. A was takich wiksów nie ma. Punkt kontrolny osiągnięty. Szybciej. O kurwa. Uff, udało się, nie? No nie głupio zrobił. To na trochę może powstrzymać. Oj. Jednak chyba nie na długo, biorąc pod uwagę dramatyczność sytuacji. O fuck. No tak, no to na jedno wyszło w zasadzie. LOL! Spacę. Na C? Czemu akurat C? Dup. Jeszcze kuźwa pod wodą się będziemy napierdzielać. Geniusz. Po co on nas w ogóle złapał, nie? Ja nie wiem. O, jest ta. What the hell? No i co teraz? Tu tenny. Punkt kontrolny. Oczywiście, wiecie, musi być troszeczkę akcji. Oczywiście zaraz po opuszczeniu statku nagle wybucha, no bo tak, no. No i po co się patrzysz? O, kuźwa, rekin, tak? Okej. Okay. Co teraz? Siema. Siema, Maksiu. Jason. Rise and shine. Come on. Now the woods are lovely, dark and deep, mate. Ach, chuja, wstawaj. Lol. Here you go. Found my project. It wasn't on the boat. Oh, Jason. Keith is going to be very disappointed. He looked uncomfortable last I saw him. Why are you telling me this? Entertainment, my dear. Entertainment. Did you happen to find a compass? Excellent, very good. Now research says, follow the compass. Thanks for your help. Anytime. Now, you can handle being on your own, some. Keith needs me. Alright? Tools. Trzymka. By teraz go tak... Czemu ten kompas tak jakby... Prawie jak w Skyrimie, jak się wbije level, to też jest takie. Dobra. Gdzie my jesteśmy? A, no to tutaj, no to jest orzut kamieniem, dobra. Ciśniem. Porozmawiać z Buckiem. No kuźwia, ciekawe po co, jak on tu przed chwilą był. To już się nie mogłem zapytać, nie? Albo jestem takim kretynem w tej grze, albo nie ogarniam. Mógł sobie zostać już przy tym ognisku, no nie? O, będzie zabawa. Chłe.
Dobra. Dziękuję. Dwie banie i... Okej. Przyda się ammo. Czekajcie, ile mamy? Okej, dobra, tyle mamy. Tutaj mamy tyle. W snajperce też, kurde, mało. O. Biegnie. Okej, okay, headshot. To rozumiem. kałach. To niestety ta amunicja nie nada się nam do niczego. Fajnie by było, gdybyśmy znaleźli jakieś te skrzynki z amunicją, bo one tu się gdzieś wszędzie na pewno walają. Nie wiem co to, ale se to weźmy. To jest jakaś skóra, to czekajcie, plecak na łup. Wypierdzielimy jakieś pomięte papierosy i inne gówno, co nam tylko zajmuje niepotrzebnie miejsce w EQ. Się wkurza mnie te inwentory strasznie, że nie można wypierdzielić kilku rzeczy na raz, tylko jakieś takie skóra świńska, dwie. Luz. Teraz będzie takie ninjowskie zejście. Okej. Okay. Dało się. Rączka się popsuła. On jest widzem, no i to jest super. Get out of the way. Well, no, not before we give you a history lesson. You ready for this? Listen to this now. Imagine, consider if you will this monumental testament to irony. The bloody chaps, right? They form a special unit of, you know, to try and find like lost treasure and riches to feed their empire. But the wankers don't realize that this, they're building a bloody thing right over the fucking stuff they're looking for. Well, come on, ask me, what are they looking for, Buck? No. I should cane you for that. I really should. I'll cane you instead. Thereafter, Chow fucking Yang. This flagship that used to belong to this famous Chinese general called Zheng He. That bloody thing. He just fucking disappeared. With tons of riches on it, including, yeah, my fucking knife. That's it. Look after yourself, eh? History lesson's over. Cudownie, ale co stanie się dalej, a mianowicie będzie ciekawie, bo wejdziemy tam o... Tam o i otworzymy te magiczne wrota, ale to dopiero w następnym odcinku. Hej, cześć, żegnajcie. Mięso!